Cześć, witam Was na kanale Ozitech. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam tą oto kamerkę, Ankę. Jeżeli chodzi o tą kamerkę, powiemy sobie, jakie parametry posiada, opowiem o niej, jak również pokażę Wam, jak wygląda obraz w nocy, ponieważ jest to właśnie najważniejsza opcja tej kamery, czyli właśnie widoczność w nocy w kolorze. Więc w dzień po prostu nie ma sensu pokazywać obrazu, bo na pewno widzi ładnie, a zobaczycie, jak wygląda w nocy. Jeżeli chodzi o samą budowę takiej kamerki, jest wykonana z plastiku. Natomiast tutaj nic nie przeszkadza, oczywiście, plastik jest dobrej jakości. Tutaj macie głośnik, jak widzicie, oczywiście mikrofon. Tutaj macie diody podświetlenia. Właśnie to są diody, aż można powiedzieć, nie takiego podświetlenia jak w zwykłych kamerkach. Ponieważ nie są aż tak mocno widoczne, a obraz dzięki temu jest w kolorze. No i oczywiście obiektyw, a zresztą co ja wam będę mówił, sami zobaczcie na stronie Anke. Jak już wejdziecie sobie na stronę Anke, to jak widzicie tutaj jest Night Chroma NCPT 500. Jest to kamera IP PoE, 5 megapikselowa, jak tutaj widzicie, oczywiście z dźwiękiem. Natomiast wszystkie parametry macie w tym miejscu. Możecie sobie sprawdzić, jeżeli kogoś to interesuje, bądź chciałby się dowiedzieć czegoś więcej. Dlatego ja nie będę tutaj powtarzać na filmie wszystkie te parametry. Możecie sobie poczytać i dowiedzieć się być może jeszcze czegoś o tej kamerze. Jeszcze jedna rzecz. Kamerka posiada tutaj slot na kartę pamięci i niestety potrzebujecie Torxa te 10 dokładnie, żeby odkręcić tutaj ten slot. W zestawie nie ma takiego śrubokręta, więc musicie sobie dokupić. Zazwyczaj mało osób ma taki śrubokręt, więc od razu jeżeli ktoś będzie chciał zakupić sobie taką kamerkę, no to trzeba będzie się zaopatrzyć w taki śrubokręt. Bądź też ta kamerka będzie do wygrania, więc jeżeli ktoś wygra taką kamerkę, też będzie potrzebował taki śrubokręt. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs z tej kamerki, będzie on w osobnym szorcie. Czyli short ukaże się na YouTube, i na tym shorcie będą warunki odnośnie wygrania tej kamerki. Więc warto zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Odkręcimy sobie teraz slot i zobaczcie. Tutaj macie slot na kartę. Macie też przycisk resetu. I macie też jakieś wejście czteropinowe. Nie wiem, co to za wejście, więc wkładamy sobie kartę i teraz uruchamiamy kamerkę. Kamerka posiada zasilanie poe. Dzięki temu możemy jednym kablem wpiąć tutaj w to gniazdo RJ45 i zasilić kamerę. Jak również przekazać jej internet. Posiada również wejście na zwykły zasilacz 12V 2A. Ja sobie przygotowałem rejestrator. Jak widzicie rejestrator poe, więc wystarczy, że rejestrator uruchomię i podepnę sobie kamerkę. I kamerka nasza będzie się uruchamiać. Zaraz zobaczycie światło. Widzicie? Tak właśnie świeci kamerka diodami. Nie rzuca się to za mocno w oczy. Oczywiście kamerka jest kompatybilna z rejestratorami Hikvision, Dahua, BCS, Ozicam. Praktycznie wszystkimi, które posiadają protokół ONVIF, bez problemu dodacie sobie taką kamerkę. Jak już uruchomi się kamerka, musicie znać adres IP kamery. Więc, my skorzystamy po prostu z rejestratora. Jak mamy nasz rejestrator, klikamy sobie plusik, żeby wyszukać kamerkę. Znalazłem naszą kamerkę i ostatnio Wam mówiłem o tej żerówce. Zobaczcie, naciskam na nią i automatycznie na naszym rejestratorze mogę sobie ustawić hasło do tej kamery. Nie muszę przez przeglądarkę. Tak jak ostatnio pokazywałem, więc ustalmy sobie hasło umowne, na przykład kamera 123, tak samo jak ostatnio. I potwierdzamy hasło zatwierdzamy, operacja powiodła się, OK. Zobaczcie, na razie nie dodało się, ale teraz już żarówki nie mamy. Klikamy plus i wpisujemy to hasło, które ustaliliśmy. Kamera 123. Niezalogowany, połączony, wniosek, wyjście i mamy naszą kamerkę. Zobaczcie jak to wygląda. Obraz bardzo ładny. Tak jak mówię, w dzień nie ma problemu. A z, sami zobaczycie, jak w nocy zaraz, za chwilkę wygląda. Jeżeli znamy adres IP, czyli w naszym przypadku jest to, tak jak tutaj widzicie, 0,14 końcówka, możemy przejść do naszej przeglądarki i zalogować się na daną kamerę. Jeżeli już ustawiliśmy sobie hasło na rejestratorze do tej kamerki, tutaj przez stronę internetową nie będziemy musieli drugi raz tego robić. I zobaczcie. Wpisujemy se adres IP 192.168.014, tak? Enter. I od razu tutaj mamy okno logowania się, więc wpisujemy admin. No i hasło to, co ustaliliśmy Kamera 123, Enter. I teraz zobaczcie. W tym momencie nie mamy obrazu z kamerki na, na przykład Firefoxie. Tak, ładuje nam się. Nie mamy tego obrazu, ale możemy użyć przeglądarki Lunascape 6, to jest przeglądarka na silniku Internet Explorer, więc bez problemu będzie można przeglądać sobie tą kamerkę na tej przeglądarce, sami zobaczcie. Mamy obraz. Tak jak mówiłem, jest to przeglądarka na silniku Internet Explorer, więc jeżeli ktoś posiada, tak jak ja, Windows 11, i nie ma możliwości zainstalowania Internet Explorer, żeby korzystać z jakichś kamer, które jeszcze korzystają z jakichś pluginów przeznaczonych właśnie dla Internet Explorer, to można skorzystać właśnie z tej przeglądarki. Przechodzimy do konfiguracji platform Access. Jak ostatnio pokazywałem, żeby uzyskać podgląd na telefonie, co zresztą zaraz sobie zobaczymy, należy właśnie tutaj aktywować. I wpiszemy sobie tak jak ostatnio kamera 123. Kamera 1, 2, 3. OK. I teraz dodamy sobie kamerkę na telefon. Otwieramy aplikację Vision, Dodaj urządzenie. Skanujemy sobie kod QR. Kod QR znajduje się w tym miejscu. Dalej. Kod weryfikacyjny urządzenia. Wpisaliśmy sobie kamera 1, 2, 3. OK, dodawanie zostało zakończone, dalej, w tym miejscu sobie wpisujemy nazwę kamery, może być kamera, robimy zakończ, mamy naszą kamerkę, tak to wygląda, możemy sobie tak wziąć, no, jeżeli chodzi o obracanie, nie obrócimy sobie na ekranie, czyli jeżeli obracamy w ten sposób, to nie działa. Jak wiecie, większość kamer, właśnie obrót w ten sposób, możemy sobie obracać kamerką w ten sposób. Tutaj nie. Tutaj musimy przejść tutaj do naszych strzałek i wtedy możemy ewentualnie obracać kamerką. Dodatkowo, ostatnio nie pokazywałem ustawień na telefonie, więc teraz pokażę. Możemy sobie wejść w ustawienia i teraz powiąż kamerę. Mamy powiązaną. Strefa czasowa ustawiona, czas letni ustawiamy. Format daty miesiąc, dzień, rok zostawiamy. Powiadomienie włączone. Mikrofon włączony. Stan magazynu, czyli nasza karta SD. Musimy ją sformatować. Inicjuj tutaj widocznie jest źle przetłumaczone, bo to chodzi o formatowanie. Ale przynajmniej widać postęp formatowania, więc chwilkę musimy zaczekać. Detekcja ruchu. Widać, działa. Kamera wydała dźwięk, że karta została sformatowana, więc wracamy, odświeżamy, zobaczymy. Bo na razie dalej pokazuje, że nie jest sformatowana. Jest zwykły, czyli już powinna działać. No dobra. Stan magazynu zwykły. Czyli teoretycznie powinno być szyfrowanie obrazu i konfiguracja. Jakby przez stronę internetową. Więc sprawdźmy, czy to działa system. System settings Tutaj, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o telefon, basic information, system. Czyli mamy to jakby ustawienie czasu o basic information. Dalej pokazuję time settings, czyli tutaj to. I na telefonie wygląda to w ten sposób. NTP. Manual, czyli praktycznie to samo, tak? DST, DST. Jeżeli chodzi o komputer, jeszcze mamy RS232 i About. Na telefonie już tego nie ma, ale to nie jest nam potrzebne. Następnie tutaj mamy maintenance. W tym przypadku też mamy maintenance. Na jeżeli chodzi o przeglądanie na komputerze, widać, że mamy więcej opcji. Tutaj możemy sobie ewentualnie tylko zrestartować kamerkę. Albo ustawić, kiedy, w jakich dniach kamerka ma się automatycznie restartować. Ale jeżeli chodzi o ustawienia fabryczne, tutaj w tym miejscu tego nie ma. User Management, czyli dodawanie użytkowników. W tym przypadku Security User Manage, Czyli Security już tutaj na telefonie nie ma. Jeżeli chodzi o przestronę internetową, jest. Ale User Management, dodawanie użytkowników. Dodajmy sobie na telefonie. Na przykład OZICAM. Mamy użytkownika Ozicam. Weźmy sobie tu, i już tutaj też mamy. Czyli jest to powiązane. Dalej, network basic settings. Network basic settings. Mamy DHCP włączone. Tak naprawdę na telefonie też możecie sobie włączać, wyłączać i ustawiać adresację. Advanced settings. Advanced settings tutaj. Możecie ustawić serwer, e-mail bądź też FTP, następnie wideo i audio. Rozdzielczości możecie zmieniać, czy w ogóle można zmienić. No, zobaczmy, można zmieniać, dobra, audio. Widzicie, jeżeli chodzi o kodeki audio, możecie sobie wybrać różne ustawienia obrazu. I teraz widzicie na telefonie nie ma tego podglądu, a jest. Zobaczmy sobie na tej przeglądarce. Roy, mamy. Czyli na przeglądarce, używając tej przeglądarki, akurat LunaScape 6, macie możliwość sobie tutaj wybrania danego obszaru. O, zobaczcie. A na telefonie. No w sumie powinno być, tak? To jest aplikacja, a nie ma tego. Szkoda. Jakieś zdarzenia. No i nasza karta, schedule settings. Zobaczmy. Record schedule jest włączone. Capture nie. Storage management. Mamy pojemność. I teraz, tak. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj macie możliwość włączenia, wyłączenia tego dodatkowego podświetlenia. Jeżeli ktoś z Was ma lekkie podświetlenie, to już kamera yy, daje radę, żeby widzieć w nocy nawet bez tego dodatkowego podświetlenia. A zresztą co ja Wam będę mówił, sami zobaczcie. Baczcie, jak ładnie widać. I nawet jak wyłączymy tutaj podświetlenie wyłączone bez dodatkowego podświetlenia, nawet też spoko widać. A jak włączymy podświetlenie dodatkowe no, to już w ogóle jest kosmos. Bardzo ładnie wtedy widać wszystko. Także naprawdę super kamera. Także w nocy naprawdę bardzo fajnie widzi, zarówno z tymi diodami, jak i bez diod. Tam jest całkowita ciemność akurat w tym pomieszczeniu. Więc nawet jeżeli ktoś by miał lekkie podświetlenie, w zupełności by ta kamerka widziała. Halo, halo. No, jeżeli chodzi o głos, halo. Dobrze zbiera. Halo, halo. Halo. O, no, za blisko jestem kamery, ale widać działa, tak? Tutaj możemy sobie nagrywać, od razu bieżący obraz. Wideo zostało nagrane, wyświetla okno i tak dalej. Jeżeli byście mieli więcej kamer, moglibyście cztery wyświetlać na raz, 9 16 i tak dalej i tak dalej. Spróbujmy otworzyć nagrania. Są widoczne pliki. Jak widzicie tutaj w tym miejscu. Czy możemy rozszerzyć? Możemy. Możemy pobrać coś? Możemy sobie zaznaczyć dany obszar i go pobrać. Pobierz. Dać cały czas komunikaty przychodzą. Możemy udostępnić innej osobie również taką kamerkę. Wystarczyłoby wpisać tutaj adres e-mail, czyli jeżeli ktoś z Was utworzy sobie konto na AnkeVision, wystarczy wpisać jego adres e-mail i udostępnić kamerę takiej osobie, bądź też przyrzućcie kodu QR. Taki kod QR można przesłać komuś i też będzie miał dostęp do tej kamery. Natomiast jak widzicie, tutaj macie wszystkie pozycje udostępnione w tym momencie. Jeżeli byście chcieli tylko jakieś pozycje przekazać, tak jak w tym momencie, to odznaczacie któreś pozycje, tak. Czy na przykład, żeby nie obracała kamerą i miała tylko podgląd na żywo. Jeżeli chodzi o aplikacje, to wszystko. Jak ostatnio też pokazywałem, możecie skorzystać z Guard Vision Klient. Jeżeli ktoś nie chciałby instalować żadnych przeglądarek, w tym Luna przejść, 6, to można oczywiście użyć tego programu i na tym programie uzyskać i podgląd oraz pobierać pliki. Kamerka naprawdę bardzo fajna. Ale przede wszystkim fajna, dlatego że bardzo fajnie widzi w nocy w kolorze. No i te diody wcale nie przeszkadzają. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takiej kamery, wszystkie linki macie pod filmem. Tak jak już wspomniałem, ukaże się też short odnośnie konkursu do tej kamerki. Więc pamiętajcie o subskrypcji, żeby nikogo nie ominął właśnie taki konkurs. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.